Dzień dobry, dzień dobry. Dotarliśmy już nocnym autobusem do Sihanoukville. Odebraliśmy nasze plecaczki i zanim zaczniemy organizować sobie w jakikolwiek sposób dzień, to musimy iść na jakieś śniadanie. Tak krótko podsumowując, podróż nocnym autobusem, to minęła nam ona bardzo szybko. Co bardzo ciekawe, nawet udało mi się trochę pospać. A z zasady raczej mam problemy ze spaniem w transporcie, nie wiem, w autobusie czy też w samolocie. Tutaj akurat było w porządku, dotarliśmy na przystanek. No i się obudziłem się słysząc, że to jest final stop. Na Google Maps znaleźliśmy sobie jakąś restaurację z dobrymi opiniami, więc skoczymy tutaj na szybko, coś zjemy i zaraz ruszamy dalej. Przyszło już nasze śniadanko, co prawda jest to taka wersja obiadowa, ale to nic, jesteśmy strasznie głodni. No i nikt nie będzie wybrzydzał i zjemy. Pokrótce chciałem jeszcze opowiedzieć o tym, jak wyglądał przejazd nocnym autobusem na trasie Siem Reap do Sihanoukville. Jest mnóstwo przewoźników oferujących takie przejazdy. My akurat zdecydowaliśmy się na Giant Ibis, głównie ze względu na to, że mogą pochwalić się oni dość dobrymi opiniami. Za dwuosobowy bilet zapłaciliśmy $58 i to jeszcze, co jeszcze muszę powiedzieć, to rezerwowaliśmy na ostatni moment, więc praktycznie wzięliśmy dwa ostatnie miejsca. Było jeszcze jedno wolne, ale rezerwując taki bilet, trzeba się liczyć, że będzie się spało z kimś razem w jednym łóżku, z jakąś obcą osobą. Marcin nam opowiadał o tym, jak właśnie jechali tutaj z Phnom Penh do Siem Reap, to miał wykupiony bilet z jakimś starszym gościem, no i przez całą podróż siedział na korytarzu. No jakoś chyba mu tam nie pasowało. Jeśli chodzi ogólnie o warunki, no to bardzo spoko, chociaż... Hello! Warunki bardzo spoko, chociaż trzeba wspomnieć, że łóżko jest bardzo krótkie i nogi się nie mieszczą. Klimatyzację można wyłączyć, także jest to bardzo mocny i duży plus, bo przeważnie w tego typu autobusach klimatyzacja ustawiona jest na maksymalny poziom i nie da się z nią nic zrobić, a tak można sobie było ją wyłączyć i spać w normalnych warunkach. Pościel, kołdra i poduszka też były czyste, pachnące. Co tam jeszcze? Było Wi-Fi, no ale Wi-Fi raz było, raz nie było, że to w zasadzie żaden plus. Była też łazienka, z której można było sobie skorzystać w każdej chwili. No i to w zasadzie na tyle. No jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, gdzie można szukać takich połączeń. My akurat korzystamy z dwóch stron internetowych. Pierwsza z nich to Rome to Rio i ona akurat sprawuje się praktycznie na każdym świecie, bez względu na to, gdzie się podróżuje. Druga, już taka bardziej typowo pod Azję, to 12 Asia Go. I ja tutaj podlinkuję w opisie filmu, także jeżeli ktoś będzie potrzebował, to można to sobie tam znaleźć. A ja właśnie wracam z takiej misji, musiałem znaleźć bankomat, żeby wypłacić sobie dolary, bo niestety nam się już skończyły. I w pierwszym bankomacie nie przyjmowało karty, drugiego w ogóle nie było w tym miejscu, gdzie było to zaznaczone na Google Maps, ale znalazłem trzeci bankomat, wypłaciłem pieniądze, chociaż niestety z bardzo złodziejską prowizją w wysokości prawie $8. No ale nic, no nie będę teraz chodził po mieście i szukał, żeby zaoszczędzić tam jakieś $2. A jest nam gotówka na dzisiaj potrzebna, bo za chwilę łapiemy tuk-tuka i jedziemy do Adama, który ma tutaj w Kambodży swój pensjonat, ma też polską restaurację. Nie wiemy, co tam jeszcze dokładnie serwuje, ale może akurat uda nam się u niego zjeść coś dobrego. Adam ma też bardzo popularny kanał na YouTubie, także myślę, że część z was może kojarzyć. Przyjechał już nasz kierowca, siadamy i lecimy. No to dotarliśmy na miejsce. Restauracja Polonia. Dobra, no ładnie to pachnie. Dobra. Bardzo ładnie pachnie. Zdrowie. Zdrówko. Spotkanie. Ło. No. Jak? To na stole pojawiły się już zamówione przez nas dania. Mamy tutaj swojską polską kiełbasę. Za chwilę przyjdzie jeszcze bigos. Milena już tutaj degustuje. Dobre, bardzo. Dobre? Mhm.
W podróży jesteśmy już dość długo i jakiś czas temu robiliśmy sobie taką listę polskich potraw, które z wielką chęcią zjedlibyśmy. No i mieliśmy dzisiaj okazję spróbować bigosu tutaj u Adama w polskiej restauracji. Także kubki smakowe, jeśli chodzi o nasze polskie dania, zostały w pewnej części zaspokojone. Oczywiście jeszcze będziemy mieli później okazję co nieco spróbować, bo menu restauracji jest dość spore. Są tam między innymi jeszcze pierożki, pizza i kilka innych rzeczy, o których zapomniałem. Witamy Was po krótkiej przerwie. Wieczorem wybieramy się tradycyjnie na taki dłuższy spacer po okolicy. Znaleźliśmy sobie na Google Mapach taki lokalny market i być może za chwilę znajdziemy sobie tutaj coś do jedzenia, kupimy jakieś świeże owoce albo coś do picia. Milena, co świętujemy? Tłusty czwartek. Szejkiem. Tylko bez pączka. Wracamy już z naszego spaceru i powiem tak, dość sporo się tutaj dzieje. Jest mnóstwo stoisk z warzywami, z owocami, z mięsem, z lokalnymi daniami. I byliśmy przed chwilą świadkami takiej bardzo fajnej i miłej sytuacji. Pierwszy raz, odkąd jesteśmy tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, to podbiegły do nas dzieciaki przybić piątaka. A nie po hajs. A nie po hajs. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień rozpoczynamy od wizyty na lokalnej plaży Otres Beach i pierwsze co od razu rzuca się w oczy to fakt, że praktycznie nie ma tutaj nikogo. Ale idziemy w stronę tych większych takich hoteli, które znajdują się tutaj przy plaży. No i zobaczymy, może tam coś ciekawego będzie się działo. Przy drodze, po drugiej stronie ulicy jest mnóstwo takich lokalnych, widać, że troszeczkę takich biedniejszych stoisk z jedzeniem, z różnego typu zakupami i mam takie przypuszczenia, że w ciągu dnia ci ludzie pracują, a w nocy idą spać i mieszkają dokładnie tutaj. Jestem też zaskoczony tym, jak ogólnie jest to tutaj przygotowane pod przyjeżdżających turystów. Jest taka piękna promenada, szerokie ulice, duże, wysokie, przeszklone hotele. Idąc sobie po plaży zatrzymaliśmy się w takim pierwszym lepszym miejscu, w którym było względnie czysto i było troszeczkę cienia. No i okazało się, że znaleźliśmy się na takiej części plaży, która jest bardzo popularna wśród lokalnych mieszkańców. Jakiś czas temu ktoś dostrzegł, że w Kambodży istnieje dość spory potencjał, jeśli chodzi o turystykę. Porównując Kambodżę na przykład do Tajlandii, Filipin czy nie wiem, na przykład Wietnamu, no to Kambodża jest troszeczkę, można powiedzieć, że w tyle. Teraz akurat jesteśmy w Sihanoukville i tutaj przy plaży powstaje bardzo dużo hoteli, są też restauracje, jest cała infrastruktura, jeśli chodzi o drogi, chodniki, jakieś promenady i jest bardzo prawdopodobne, że za 10 czy za 20 lat Sihanoukville będzie wymieniane na równi z tajskimi kurortami, takimi jak m.in. wyspa Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao czy inne, na których nie mieliśmy okazji być i o których też nie słyszeliśmy zbyt wiele. Okay, so I will take this green one. Is it 2000? Okay. Thank you. Thank you. A tam daleko na horyzoncie już widać, że kilka takich drapaczych chmur wyrosło. Mamy tutaj bardzo dużo hoteli, które rozpoczęto budować, a niestety prace wstrzymane są na co najmniej kilka lat. No i najprawdopodobniej sytuację tą wzbudziło sami wiecie co. A tutaj mamy kolejne szkielety budynków, które wyglądają na opuszczone. A tutaj tak jakby jakiś pałac powstawał. A tak ta cała posiadłość wygląda z bliska i widzę już, że ktoś tam sobie mieszka. Zamówiliśmy sobie tuk-tuka, za chwilę przyjedzie po nas kierowca i będziemy wracać do hotelu.
jesteśmy już z powrotem na dzielnicy. Musimy iść teraz odebrać nasze pranie. I tak jak wspominałem, dojechaliśmy tutaj tuk-tukiem. Za każdym razem korzystamy z aplikacji mobilnej. Są tutaj dwie dostępne. Jest Grab, jest Passap. Są też chyba jakieś inne, ale to już mniejsza z tym. I dlatego korzystamy z tych aplikacji, bo zawsze mamy pewność, że taki przejazd będzie uczciwie wyceniony. Bo jakby się zatrzymało kierowcę na ulicy, to praktycznie mamy pewność, że zapłacimy z 2-3 razy więcej. Trzeba negocjować, może uda się zejść do uczciwej ceny, ale po co, jak można sobie kliknąć i kierowca za kilka minut przyjedzie. Dobra, to tutaj jest nasza pralnia. Masz karteczkę? W portfelu była. Odebraliśmy już nasze pranie, cały taki woreczek. Za każdym razem oddajemy do prania gdzieś około 3 kg rzeczy. I powiem tak, w Kambodży jest pranie bardzo drogie. W Tajlandii płaciliśmy około 8 zł, a tutaj kosztowało to nas 24 zł. A tutaj, proszę Państwa, już się rozpala grill i zaraz wjeżdża polska kiełbasa. Mamy tutaj polską kiełbasę, kaszanka, ogórki. I grill się robi. A ja czekam, bo już głodna jestem. No tak ogólnie rzecz ujmując, mieszkam, pomieszkuję, przebywam. Ja jestem tutaj od ponad 3 lat. Wcześniej w Chinach mieszkałem 11 lat. I przeniosłem się, a obecnie, dokładnie rzecz biorąc, zajmuję się prowadzeniem restauracji polskiej w Kambodży, w mieście Sihanoukville, gdzie jesteśmy, oraz vloguję, raport z akcji, kanał zapraszam, tudzież zajmuję się jeszcze innymi rzeczami, jak na przykład sporadycznie, ale jeszcze jakaś obsługa importu z Chin, sprawami, którymi zajmowałem się wcześniej bardziej zawodowo, teraz jest tego mniej, ale cały czas i myślę też, żeby to z powrotem, bo Chiny się otworzyły, żeby też z powrotem to mocniej rozkręcić. To są buddyści, to są Azjaci, więc mają te cechy azjatycko-buddyjskie, tutaj Azji Południowo-Wschodniej. No jest cały czas ciepło, dużo byśmy mogli rozmawiać, bo to są takie uwarunkowania kulturowe, cywilizacyjne. Są inni niż my, to już nawet widać z wyglądu, z zachowania, inny język, ale ja jestem przyzwyczajony do Azji, bo tak jak mówię, to nie jest jak w Chinach, ale jakieś podobieństwa byśmy znaleźli dużo bardziej niż na przykład w stosunku do Europejczyków, sama egzotyka alfabetu, sama egzotyka miejsca, no i tutaj mamy temperatury inne, co też generuje jakiś sposób zachowania, bycia, życia, ubioru. I tak dalej, i tak jak mówię, do tego budzi. Z kilka tych plusów, po pierwsze, prowadząc jakieś małe przedsiębiorstwo gospodarcze, może przedsiębiorstwo zbyt duże słowo, ale małą działalność gospodarczą, mamy tutaj wolność gospodarczą. No nie jesteśmy tam nękani poprzez aparat państwa biurokratyczny. Kolejne to jest ciepło, że do Kambodży jest jeszcze niski próg wejścia, jeszcze biznesowo, oczywiście nie we wszystkie branże, Ale tak możemy to nazwać. Biznes restauracyjny idzie, że tak powiem, na zero, ale mam taki plus, że to jest tak zwany shophouse, tak? To chyba w Polsce nie było to tak zbyt popularne może kiedyś, że na dole pracujemy i mamy restaurację, a u góry mieszkamy, a tudzież wynajmujemy pokoje, tak jak dla Was na przykład. Tak więc my żyjemy można powiedzieć, prowadzimy tą restaurację bezkosztowo, w tym sensie, że po pierwsze nie mamy żadnych ZUS-ów, KRUS-ów, opłat, podatków, a do tego tyle, co się gdzieś płaciło za mieszkanie, tak tutaj mamy i działalność, i mieszkanie, tak? Miejsca mamy sporo, tak więc jeżeli, zależy jak to liczyć, nie? Jeżeli nie liczę, że tutaj jest jakikolwiek czynsz, no to wychodzimy już na plus. Jeżeli bym miał liczyć, czy nie liczyć tego, no to wychodzimy na zero, nie? No także tak to wygląda, będziemy się powoli rozwijać, mam nadzieję. Myślę, że Azja Południowo-Wschodnia, ale też ciągnie mnie do Chin. Z powrotem, tak. No bo jednak tam też spędziłem czas, nauczyłem się języka i jakoś ten kraj też mi pasuje, choć też tam duże zmiany nastąpiły poprzez ostatnie, szczególnie lata, tam wszystko dynamicznie się bardzo dzieje. Ale myślę, no Kambodżę wybrałem, dlatego będę się trzymał tutaj. Uważam, że jest optymalna, że jest
pewnych aspektach bardziej dla mnie atrakcyjna niż kraje ościenne, Wietnam, Laos, Tajlandia na przykład, nie? Teraz pewnie dlaczego? No to byśmy musieli rozwijać pewne różne sprawy związane tutaj z życiem, z cenami, z biurokracją i tak dalej. No, niewykluczone jeszcze nie ma jeszcze terminu, ale myślę... Ale mógłbyś wrócić do Polski. Tak, ale nie chciałbym prowadzić w Polsce żadnej działalności gospodarczej, bo dużo ludzi przyjeżdża i opowiada mi, jak to jest i tylko narzekają tak naprawdę. No nie chodzi, że im nie idzie, że nie udacznicy. Idzie, mają pieniądze, ale cały czas muszą się męczyć i mieć gdzieś z tyłu głowy tej całej biurokracji, że jest coraz gorzej, że coraz bardziej śruby przykręcają, że coraz więcej papierologii, że coraz więcej mogą cię ukarać, że mandaty coraz wyższe, że kiedyś było ileś, teraz wyższe i tak dalej, nie? To miasto już się mocno rozwinęło w ciągu ostatnich 5 lat poprzez inwestycje chińskie. Dlatego ja też między innymi wybrałem dalej, żeby pociągnąć ten temat, Kambodżę, z tego względu, że tutaj mają gospodarcze i polityczne stosunki z Chinami bardzo mocno zacieśnione. Chyba w Azji Południowo-Wschodniej to mają najlepsze stosunki polityczne, ale też jeszcze do tego możemy doliczyć Laos. Laos jest mniej atrakcyjny, też nie będę teraz tego rozwijał. A Sihanoukville, miasto, które wyrosło za chiński kapitał, wyremontowane nowe drogi, plaże, wysokie budynki, cała infrastruktura. Troszeczkę poprzez korona kolegę nam to padło tutaj, no ale teraz też się Chiny otworzyły, był chiński Nowy Rok i mamy nadzieję, że to wszystko będzie wracać i ruszać z powrotem. Na koniec kilka słów. Słuchajcie, wpadajcie na social media Wiecznie Wolni. Zapraszamy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem? Nie. Tak? Linki też będą u mnie, podlinkuję Was. Wpadajcie do mnie zobaczyć. Każdy też ma, pamiętajcie, swoją perspektywę i subiektywną ocenę. Tak nieraz się ludzie pytają, gdzie jest lepiej. A ja mówię, ale to zależy, czego oczekujesz też, tak? Jakim jesteś typem człowieka? Jak jesteś taki bardzo poukładany, to lepiej siedź może nawet w Unii Europejskiej. Jak jesteś takim trochę, no... że tak powiem, dusza bardziej niepoukładana, awanturnicza, może artystyczna, nie lubisz biurokracji, no to przyjedź do na przykład Kambodży lub wybierz inne kraje. I tak naprawdę, jak to ujął jeden z naszych kolegów, my tutaj jesteśmy nie dla pieniędzy, bo ktoś powie, że tu jest biedniej, tylko dla wolności. Także to jest jakby ta kwintesencja, że jesteśmy tu nie dla pieniędzy, tylko dla wolności. Bo faktycznie gdzieś są miejsca na świecie, gdzie się zarabia dużo, dużo lepiej. Ale coś za coś. Super, to dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję również. To my już mamy plecaczki spakowane, ruszamy w drogę, opuszczamy restaurację Polonia i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. A to już nasz kierowca tuk-tuka na nas czeka, niecierpliwi się troszeczkę. Jeszcze zanim wsiądziemy na łódkę, musimy sobie zrobić zakupy. Skończył nam się szampon, pasta do zębów, spray na komary i jakieś tam jeszcze pierdoły. No i w sklepie myśleli, że chcemy coś ukraść. No i ja musiałem zostać i przypilnować plecaków przy wyjściu, no bo nie będziemy zostawiać w jakiejś tam szafeczce, do której każdy może się dostać. No to zakupy mamy zrobione. Czekamy na tuk-tuka i lecimy do portu. I za 40 minut będziemy już w drodze na wyspę Korong. O, przyjechał. No. 5 minut i jesteśmy na miejscu i za chwilę wsiadamy na prom. No to dotarliśmy na miejsce i za chwilę wsiadamy i ruszamy w drogę.